Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rappels. W dzisiejszym odcinku mieliśmy iść dalej, kontynuować zadania, jednakże jak w poprzednim odcinku zauważyliśmy, nie są zbyt opłacalne, nie dostajemy za nią dużo expa i dużo pieniędzy, więc sądzę, żebyśmy poszli dzisiaj znów poexpić sobie trochę na lochach. Pójdziemy znowu do Arid. W poprzednim odcinku kupiliśmy sobie 52 poziom jednorożca. Możliwe, że on nam pomoże bardziej niż wróżka, chociaż wątpię, bo wróżka nas leczyła, tak? Ale możliwe, że on będzie mógł przytankować. Będziemy musieli dla niego dropnąć zbroję łowcy i co on ma na broń? No właśnie, co on ma na broń? Nie ma jeszcze tej pasywki, ale on będzie miał różdżkę czy coś, ten deseń, bo jest istotą magiczną. Dodaje nam punkty życia, więc jest spoko. Sam sobie podnosi dodatkowo aurą siłę ciosu krytycznego, więc może coś z tego wyjść, może. Także też go przetestujemy od razu. Karta zużywalna, zwoje powrotu i zwoje resa. I możemy lecieć do lochu. Ja się postaram przeżyć na moim leczeniu i potionkach. Postaram się. Zrobię to. Najwyżej wszystko będzie tankował jednoróg. Czekajcie, mam miejsce na drugiego zwierzaka. Więc możliwe, że na kilka sekund będę przywoływał wróżkę. Tak, każda profesja niby może przywołać drugiego zwierzaka na... drugiego zwierzaka, tak? Ale pecierze mają to do siebie, że przywołują go na o wiele dłużej. Tutaj, kiedy ja go przywołuję na 5-10 sekund, tam oni go przywołują na minutę, dwie, czasami. Na profesji mistrzowskiej już dochodzi do nieskończonego czasu, tylko kwestia żerania many, która tak szybko ci się odradza, że to nic nie robi, tak? Więc masz nieskończone przywołanie na dwa zwierzaki, chodzisz i koksisz nimi. No ale na R7 już nie koksie zwierzakami, tylko sobą. Zwierzaki to jest dodatek. Dobrze, jesteśmy w Arid. Odpalmy sobie tylko to. Mamy jakieś odłamki? Mamy. Poziom trzeci. Nie potrzebuję poziomu trzeciego. Wystarczy mi poziom pierwszy. Żeby tylko zaatakować. Żeby rzucić tylko ten odłamek. Spróbować. Ej. Ej, nie podchodź do niego. Co się z tobą dzieje? Jak widzicie, dużego damage'a on nie ma. Ale ma. To się liczy. Ma damage. Ma mniejszy od nas. Ale zastanawiam się, czy nie wrócić do wróżki. Bo ja jednak skrytykowałem chyba więcej. Poczekajcie, zaraz to sobie zaobserwujemy. Alt. Tak. Proszę. 3% mu zjechał z tego. Jedzie mu po 5%. Teraz moja kolej. No ja jadę o wiele więcej. O wiele szybciej, tak? Plus jeszcze ja mam pełno skilli. Pomaga w biciu no mocniej niż wróżka. W kwestii damage'a zadawanego, no ale... Nie w kwestii leczenia. Trochę więcej zadaje obrażeń. No nieważne, no... Nie opłacało mi się w niego inwestować. Mój błąd. Mój. Dobrze, ekwipunek. Pasywne. Tu jeszcze nic nie ma. Y. Ściągniemy sobie z niego ekwipunek. Weźmiemy go na wróżkę. No i co? Będziemy latać z wróżką, no niestety. 5 milionów w dupę. Możliwe też dlatego, że nie mam odpowiedniego ekwipunku dla niego, tak? Bo... Przepraszam, na 20 level bez zbroi łowcy to on nie potankuje nawet. Dobrze. Lejemy. Pójdziemy sobie na pająki i dzisiaj wypiję pierwszego SS-a. Gdzie jest SS? Gdzie jest SS? Jest SS. Tego.
więcej expa będziemy dostawać i przy tym wróżka będzie więcej expa dostawać. Ale polecimy sobie gdzieś dalej, żeby to nie było za łatwe. Aha, ja jeszcze miałem, ja mam jeszcze te buffki. No to prawdopodobnie jak mi zejdzie ten buff, jak to nie będzie o czym mówić, tak? W tym momencie, kiedy ja go stracę, prawdopodobnie on będzie, nasz jednorożec będzie bardziej tankował i więcej obrażeń dawał niż my, ale w tym momencie, no, jesteśmy silniejsi i wykorzystajmy to, póki możemy. Widzę, że ktoś tutaj jest. Jabba ubita. Dropy leżą. Znaczy mógł sobie tylko przejść do bossa, na przykład ubić bossa i wyjść. Albo może już gdzieś tutaj siedzieć. Z jakimś zwierzakiem R7. Jak tam nasz ekwipunek? I się niszczy ekwipunek, tak. W poprzednich odcinkach wam o tym nie mówiłem, ale jest coś takiego jak te ekwipunki z bonusem mają coś takiego jak wytrzymałość. Tą wytrzymałość trzeba naprawiać. Jak się ekwipunek zniszczy, czyli spadnie do zera wytrzymałość, tracimy go. Nie na zawsze, oczywiście możemy kupić coś takiego, nie powiem wam jak to teraz się nazywa, naprawiającego go, ale potrzebujemy drugi taki sam itemek. I to jest za wokojny, G-Potato, czy jak tam zwał, tak zwał, za realną gotówkę, za wirtualne specjalne coinsy. Widzę, że ktoś tu cały czas jest. Ja sobie pozbieram te śmieci, a czemu nie? Kto mnie zabroni? Hech. To coś, co mnie bije, mnie zabroni. Wow, 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 wow. Ej, ej. Uspokój się chociaż trochę. No nie, 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 nie padaj. Dobra, jest. Nie, nie, za dużo ich. I trzeba to naprawiać. W jaki sposób? Wchodzimy w nasz ekwipunek, klikamy na ikonkę napraw, rzucamy... Dobra, pokażę wam jak to dropnę. Jakiś ekwipunek typu zbroja... O kurde, inferia. Inferia na wejściu. Super. Jak to przeżyje, to super. Dobra. Wróżko, lecz. Dobrze. I bijemy tego. Chociaż tego mam nadzieję, że się uda ubić. No tutaj damage'a już nie mam tak pięknego, jak myślałem, że będę miał. Ale w razie czego jeszcze mamy te odłamki, tak? Które mógłbym użyć. I które użyję. Dzisiaj też. Chcę się dosyć szybko wylewlować trochę. Trochę szybko. Bardzo szybko chcę się wylewlować, żeby wam pokazać dalej, jak to wygląda. I lejemy, lejemy. No, nie wygląda to zbyt fajnie, nie wygląda to zbyt fajnie. No, ale już 36 poziom. Tutaj coś tam dropi. O! Zbroja łowcy, nie? Nie, wojownika. Klikamy w napraw. Rzucamy jakiś spędny nam ekwipunek w okno materiałów. I klikamy na ładuj. Potem potwierdź. I mamy przechowywanie, wytrzymałość, tak? Do naszych przedmiotów. Potem klikamy napraw wszystko i wszystko nam wraca do normy. I przez moment nie musimy się martwić o to, czy coś... czy coś się nam zniszczy. Jak się przedmioty niszczą? No podczas używania, tak? Bijemy potworki. Schodzi nam wytrzymałość z broni. Potworki nas atakują. Schodzi nam ze zbroi. Dobij go. Żeby mógł zaatakować szybko. Dobra. Wrucha pietrucha. Lecisz. Dwie kulki i lecisz. Atak. Kulka. Zarzucasz i lecisz dalej. No, dobry timing to podstawa. 29, zaraz będzie miała jakiegoś chyba nowego skilla. Nie! Nie, odejdź ode mnie. Dobra, ale mam trochę więcej życia niż wtedy. Ale dlaczego ja go nie biję? Hello! Jezu. Ok.
krew z nosa, no widzicie. No nie jesteśmy potężni. Super potężni jakoś. I problemy mamy z biciem. No ale już włączyłem SS-a, to tutaj zostańmy. Na początku to tak, nie miałem żadnych problemów. Niski level, potworka i tak dalej. No wróżkę niech też bije, ona coś tam nie pomoże. Po ile? 2000 na kryta im jadę? Tak, po 2000 na kryta. Jak w ostatnim odcinku często był kryt na zwykłym potworku, tak tutaj no zbyt często go nie ma. Ale i tak wciąż zostanę przy swoim i nie będę brał swoich zwierzaków R7 z ekwipunku. Znaczy pewnie zrobię wam jakiegoś boss rusha typu, że przyjdę do Arid, pokażę wam dwa bossy jakie biję na szybkości. Znaczy na szybkości, no po prostu przyjdę ze swoim zwierzakiem, żebyście też widzieli jak te bossy atakują, czy dużo damage'a zadałem i tak dalej. Dobra, nieważne. Mi chodzi jak się bije z tymi potworkami, no tak, bardziej. Bo jednak każdy by chciał zobaczyć jakim ferie się leje. No chcecie to może spróbować, ale padnę. To od razu mówię, ja padnę. Nie ma szans w ogóle, żebym to zrobił. To jest kiedy zadziała, nie zadziała, bo dlaczego by miał aktywne. Dobra, rozkozi śmierć. Rozkozi śmierć za w tej grze milion razy. Właśnie w tym momencie wam pokazałem jakie to jest silne. I że ja dopiero 1% temu zjechałem. Znaczy to silnych ataków drugorzędnych nie ma. Ma bardzo silne ataki AOE. Nie wiem czy damy radę ubić. Jest taka możliwość, jeżeli nic innego mnie nie zaatakuje. Jeżeli w dobrych momentach będę się odsuwał od tego. O, i właśnie, wróżka też to dostała. Nie, ona jest chamska, bo atakuje z dystansu. Trzeba odciągnąć. O, i dobrze, teraz mogę lać. No 2% ledwo, co zjechaliśmy. Dalej tego nie widzę. Dalej tego jakoś nie widzę. Właśnie się w wróżce skończyło, skończyła mana. Nie jest w stanie mnie uleczyć. Także nie. Jezus Maria, na kogo ja kliknąłem? No lej! No. Więc po ptokoch próbować walczyć mogę. Ale ledwo co 5% na 30 levelu sam zjechałem z wróżką. No jest to sporo. No i padliśmy. Przy 5% zjechanych bossowi na lochu. Sporo zjechaliśmy. Myślałem, że padnę na dwa strzały, że wróżka szybciej się skończy. Ktoś tutaj bufał. Ja bufnę. To pewnie bufnie jeszcze raz. Mam nadzieję, że to jakiś... A, nie, Asura. Nie. Tak, jakieś coś. Zaraz bufka prawdopodobnie dostaniemy. Mam nadzieję, że bufkę dostaniemy. Nope. W dupie nas ma. Dobrze. Zapamiętam to sobie kiedyś, którego nie widzę. Bo wyłączyłem graczy w miastach. No także widzicie. Trochę czasu straciliśmy na SS-ie. Zobaczę szybko sobie tylko jedną rzecz. Się zdenerwowałem. Trochę. Zadania. Chowańce. To jest, to jest.
Co ja patrzę? Co ja patrzę tutaj? To City 4, nie? Dziękuję. Mógłbym wziąć. Wiecie co? A pierdzielę to. Sobie pomogę trochę, żeby wam to urozmaicić też, która laska jest lepsza. Plus 6, 120, czy plus 8. No plus 8 jest lepsza. To ma celność magiczna. Ta bez buffa. Inteligencja, żywotność. No nie wiem, wezmę to. To jest zdecydowanie słabsze. On ma syty ile? Syty 1. Więc może jakiś medalionik na 20? 120? Nie. Dobra. Odwołajmy go. Odwołajmy ją. Proszę was. 14k hapsa. Many. To nas może leczyć cały czas. Plus jeszcze jakie skille to będzie miało. Pierwszy skill. Trzeba to resnąć pierwszy. Boom. Ak to dodania. Jedność Odyny. Co ona nam daje? Dokładnie. Na nim. Wiedza i szybkość magii. To nie da. I atak ma. Atak będziemy wykorzystywać. Bo ma dużo many. Szybko on odzyskuje. No, po tysiaku. Dosyć szybko. Na minutę. Jeszcze jak do tego dorzucić zwój, który na siebie zmarnowałem, to by było troszeczkę szybciej. To 140 by mu jeszcze dodawało. Nie mam tego zwoju, nie. Dobrze, lecimy. Tak, trochę oszukałem grę. Trochę mówiłem, że nie chcę brać swoich zwierzaków. Trochę często, cały czas praktycznie, no ale nieważne. Ubijemy ją. Czy jej się to podoba, czy nie. Nie będę brał osy, żeby to nie było zbyt łatwe. Żeby już tak totalnie nie oszukiwać siebie i was. No ale już polecimy z tym kolesiem, tak. Nie wiem, czy on będzie miał mocny atak, jaki on ma atak. Nie. 600. No ja aktualnie mam większy od niego, bo mam ponad 700, on ma troszeczkę ponad 600. Ale ile on mu robi? 40%. Dobra, ty, może być. Mi tam pasi. O, wróżka 30. Regeneracja many. No to jest to 40 sekund, więc wiecie. 45. Więc spoko jest. Dobra, no bi. Lejemy. Lecimy jeszcze raz na bossa. Tego tym razem ubijemy. Tego tym razem ubijemy. Prawdopodobnie zrobię tak, żeby nasz end stankował. Żeby nasz end stankował tego bossa. Bo chyba ma też więcej HP niż my. No ma 4K HP. Leczy po 2, więc dwa strzały leczące. Co to jest? Zachęta? Nie, dzięki. No to jest fajne. Może będzie już Jabba gdzieś skakała. Nie ma żaby. Shit. Dobra, lecimy. Nie ma to tamto. Nie ma na co czekać. Boss do ubicia. Ciekawe, czy będzie jakiś ciekawy drop. Duży drop. No tak. Ciekawe to tam raczej będzie. Z Inferi, tego co się nie mylę, wypada pełno zbroi i innych takich dupereli. Więc będzie to na sel. A z kimka prędzej karty ci wypadną niż mnóstwo ekwipunku, a z niej naprawdę dosyć sporo dropi. Robiłem kiedyś taki raid sobie na innej postaci.
żeby trochę odłamków, fragmentów księżycowego podrobić po bossach, na trzech lochach, na Arid, na Kryształowej i na Zagubionej, na LM i CV, czyli 6 lochów ogólnie zwiedziłem, CV1, CV2, A1, A2 i LM1, LM2. Wszystkie bossy popadały, no to najczęściej właśnie pada z tych pierwszych bossów, które możemy spotkać na środku lochu. Najwięcej tego dropa pada. Takiego dropa w kwestii ekwipunków. W kwestii ekwipunków, no zalecz mnie. Boom. Ile to zabiera? 301. To co on takiego zrobił, że mu tak trochę mocno zjechało? Na 14 tysiącach to tak nie powinno wyglądać. Rozumiem. To! Jak 70% maksymalnej ilości tego mu zabiera, to że mu spada tak. Ale. Ale niezwykłe leczenie. Poczekajcie jeszcze raz. No wygląda to jakby to sporo mu zabierało. Sam w to nie chcę wierzyć. To jest 2% ledwo twojego many. No ale dobra, nieważne. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy z koksem, gdzie jest Inferia. Chcę ją widzieć. Się schowała gdzieś, sukwa. Pewnie na czerwonych stoi. Wężycie nie, stoi tutaj. Już zregenerowana. La 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 la. I walnij ją, walnij ją. Po 3% mojej leje. Więc jak widzimy, bardzo dużo. Weźmy zalecz. O, trochę bicia będzie. Na siebie Zephyr, na mnie to. No praktycznie nieskończony. Nieskończona ilość many. Na nim. O, proszę ciebie. I lejemy, no nie ma to tamto. Ja sam siebie też mogę trochę podleczyć. Żeby mu ułatwić, żeby mógł też sam siebie leczyć. Tylko że na niego zarzucam Zephyr, nie? Leczenie czasowe. No jeszcze 81%, o wiele łatwiej idzie, co nie? Plus jeszcze do tego można przywołać wróżkę, na przykład co jakiś czas, co minutę, dla mnie. Jakby coś siadło na mnie takiego sporego, o na przykład teraz, żeby on mógł sam siebie wyleczyć. Ja przywołam sobie wróżkę i wróżka zaleczy mnie. Bodzie katolik, dziękuję. Proszę, nie ma o czym mówić. Teraz on mnie może zaleczyć. Lecimy dalej z koksem. No mana widzicie mu mocno, powoli, bardzo, bardzo, bardzo powoli, nie bardzo mocno powoli, tylko bardzo powoli mu spada. Przez to praktycznie na jedno leczenie pół HP sobie robi. To mogę go zjeżdżać nawet do minimalnych ilości HP. 60% na bossie. Sfokusujmy go na chwilę na mnie. Nie, ja tak się nie muszę leczyć jak on. On mnie może tym zwykłym. Wow. Co to daje? Atak fizyczny minus 55%. Widzę tutaj koleś już stoi sobie. Z osą. Nie wiem co szykuje, ale mam nadzieję, że nic wielkiego. Osa 131 level. A, to nie tak duży. Dobra, niech ten leczy. A, ja mam cały czas na siebie to wrzucone. To jest stały. Jezu, ja myślałem, że to takie, wiecie, chwilowe. What the fuck?
sorry, że tak ten. Sorry, że tak przez chwilę byłem cicho, ale tak się zastanawiałem, co on chciał zrobić. On tutaj sobie też na postraszę na przykład przyszedł. Dobrze. Dlatego, że my bijemy tylko inferię, tak? Jak widzicie, pół HP, jeps, całe HP. Nie ma o czym mówić. Ja tutaj sobie piję patki. I trzymamy się świetnie. Czy dużo expa będzie? Pytanie. Expa, co ja gadam, expa? No, proszę, kilka procent. No, już nie ma ponad pół many. Wolno idzie, wolno idzie. Tamten on trochę spuszował, ale dobrze, że się wycofał do miasta, bo nam dużo expa ukradł. No tutaj ja próbuję coś robić. Widzicie, 5% i regeneracja ma dosyć sporą. Trzeba dużo walić ze skilli, bo się regeneruje. Bezczel 1. No, 2%. Jesteśmy coraz bliżej. I 1% już go nie ma. I zbieramy drop. Patrzymy, co jest na dropie. Nic sensownego jak na razie. Zupełnie nic sensownego. Nic. Nic sensownego. Tak jak mówiłem. Tu już pójdzie nam z tym chyba o wiele szybciej. Z tym potworkiem. To jednak nie boss. Ale widzieliście, łatwo nie jest, nie? I tak miałem dużą pomoc ze strony mojego leczaja Enta, bo miałem, no, leczył mnie, tak, tankował większość czasu i no jednak to jego dupnięcie trochę robi, tak? Zaraz zobaczę, ile to robi. Wróżka padła? To się musiało zaatakować. Ale nieważne, ja się o to nie martwię. Ile on ma niby z tego ataku? 8K. No, sporo nie jest. Dobrze, przesortujmy sobie, sprzedajmy ten szajs. Momencik. Dekompensacja. Broni sobie tylko zdekompresujemy. Żeby mieć trochę więcej odłamków, fragmentów. Resztę polecimy sprzedać i co? No polecimy na Bastet. Sprzedamy. No i to chyba by było tyle w tym odcinku, bo szczerze będę musiał coś przekminić między odcinkami. Wbić trochę kasy na tej postaci i jakiegoś tego sobie kupić, albo też nagrywać, nie? I coś sobie kupić na tą postać, bo jak widzicie, no potężna to ona nie jest. Do potężnych jeszcze jej brakuje i to dosyć sporo. Zwierzaka też potężnego żadnego nie mamy. Ten jednorożec za 5 milionów to był wystrzał. Myślałem, że będzie trochę lepiej. No ale cóż, cóż, no ryzyko zawodowe, tak? Nigdy nie przewidzimy, jak to się stanie. Czytałem też kwestię tego ekwipunku na 50 level. Co by tutaj. No lecimy na Bastet. Mam nadzieję, że ktoś coś skupuje. Zobaczę, jak skupują rzeczy z GP. Zobaczę, czy są w ogóle jakieś skupy. Shop Night. Nocny sklep. Co ty tam masz? Takie same mroczne jednorożce. No fajne. Nawet nie muszę na to patrzeć. Znaczy na skillę. Bo widzę, że już jest fajne. Dobra, tu powinny być jakieś sklepy, bo tu najczęściej są. Epro i kart. Shop.
Co on kupuje? No nic takiego. White Dragony, Extreme i Card. Ten za 7000, ten tutaj takie rzeczy, ten tutaj takie skill card. Nic takiego fajnego nie skupują, co bym chciał sprzedawać. Dobrze. Sprzedajmy sobie to. Weźmy w ekwipunek, przeróbmy wszystko. Trochę kasiory wpadło, nie za dużo. Jeszcze szybko lufnę tam. Czegoś nie ma. Do kupowania. No i szczerze powiedziawszy, w tym odcinku to by było tyle, nie? Zabiliśmy jednego bossa. Zabiliśmy jednego bossa i tak dalej. Było fajnie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, siemano, pa.